15 grudnia w naszej szkole gościł Grzegorz Kazdepkę, pisarz, którego książki znał najprawdopodobniej wszystkie dzieci w Polsce. Podczas tego spotkania pan Grzegorz opowiadał nam o swoich książkach. Między innymi Kuba i Buba, co to znaczy, oraz Przygody detektywa Pozytywki. Ile miał lat, zacząłem się interesować literaturą? Tak na poważnie, już na tyle, że chciałem być potem pisarzem, to zainteresowałem się książkami fałszowanymi w 5. i 6. klasie mniej więcej. Mówiłem wtedy kolegom, że będę pisarzem. Nie sądziłem, że będę pisarzem przepisującym dla dzieci. To była niespodzianka chyba i dla moich rodziców. Książki dla dzieci powstały dlatego, że po prostu miałem syna, na którego chciałem napisać parę książek. Ale wiedziałem, że będę pisarzem już w 5. i 6. klasie. A co to oznacza zbijać bąki, proszę pana? Leniuchować. Dobrze. Pan jak ma na imię, proszę pana? Antek. Panie Antku, czy zna pan kogoś, kto w pana opinii jest grubą rybą? Co to za osoba, o której mówimy, że jest grubą rybą? Tam kolega podnosi rękę. Ważna, tak. Nie gruba, nie bogata, jak przynajmniej mówią dzieci, chociaż gruba ryba przecież nie jest bogata, ale jest to osoba ważna, ktoś, od kogo dużo zależy. Kto jest grubą rybą na przykład w szkole? Pan albo pani dyrektor. I uwaga, nieważne, czy ta osoba ma wielki brzuch, czy w ogóle go nie ma. Gruba ryba może być chuda jak wypałaczka, pamiętajcie. Dwudziestego grudnia odbył się nasz coroczny koncert świąteczny. Wspólne śpiewanie świątecznych hitów oraz koled. To jest to, co lubimy najbardziej. Podczas koncertu na kiermaszu można było kupić wiele świątecznych gadżetów. Wykonali je uczniowie trzynastki. Pieniądze uzyskane z nich sprzedaży zostaną przekazane na cele charytatywne. Literaturze.
Wspólnie kolędowaliśmy w języku angielskim. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy miło spędzonych zaśnieżonych świąt i szczęśliwego nowego roku. Yeah.